Dlaczego oni nam to zrobili? Dlaczego taka jest ta gra? Dlaczego ten Need for Speed taki jest? Czy ktoś mi to wytłumaczy? Dlaczego? Takie komentarze można przeczytać pod ostatnim zwiastunem, mimo że ludzie nawet jeszcze nawet nie zagrali, nie widzieli gameplayu, ale gameplay mamy właśnie w tym momencie, moi drodzy, już jest dostępny. Najpierw sobie obejrzymy całość bez komentowania, a później zobaczymy, co uda nam się wywnioskować z tego, ok? Lecimy. Nie oglądałem jeszcze tego, nie wiem, co tutaj będzie, więc razem z wami, let's go. Kuźwa, czekaj, bo dźwięku nie mam. Wezmę sobie drugie słuchawki, bo tu nie słyszę nic. O, dobra, no. Welcome to Palm City. A fresh world with new customizations and the return of cops make Palm City an urban oasis for those who burn fast and live by their own rules. Daytime offers sanctioned racing events through the Speed Hunter Showdown. Compete and score bank with each new win. Then use the rewards to tweak your car's performance and visual customization. Cops patrol the streets during the day, but they play by the rules, finding you for speeding and limiting your progress using controlled moves to slow you down. Roam the open world, nab challenges and collectibles. Spend as much time here as you like. When you're ready, switch into night. Build your rep by competing in illicit street races. The more you win, the more your heat will rise and the more rep you'll gain. But having all eyes on you comes with a price. Cops are on another level at night. And you'll become a target as your heat level increases. As it gets higher, they'll ratchet up their efforts to stop you. Unleashing helicopters and rhinos to take you down. With coordinated efforts that adapt to the situation, push it too far, and they won't hold back. And your car can only take so much damage. So be sure to make it to a hideout or the garage without getting busted. Otherwise, you'll lose everything you've risked. Better break it down. Step into your garage where you can tune your setup to your liking. Pick a car and make it your own. We've replaced the speed cards from Payback. You can now unlock parts by building up rep at night. Use the bank you've earned during the day to level up your ride. Almost every car can be transformed into a custom whip. The revamped material editor adds a dynamic range of style combinations, while the new exhaust tuning system gives your ride a bark to go with this bike. Then, go beyond the car. Craft and create your own unique avatar to represent your style in Palm City. For the first time ever in Need for Speed, you can now customize your favorite rides through an app. Download Need for Speed Heat Studio today for an early access into car customization. With weekly car drops, a full line of custom parts, and a wrap editor, you can now build your custom ride and connect your account to push it directly into the game. Get the app and show off your Need for Speed style today. All drive will be available at launch. Crew up with your friends, or let us pair you up with others so you never ride alone. Your crew's rides will be displayed in your garage, so you're always up to speed with their latest creations. Leaderboards and challenges are tightly connected to the crew, so push each other to be the best and get a one-up on the wall. Every day is danger. Every race means risk. Another chance to lose everything you've worked for, or to gain something more. Burn all limits. Dobra, chyba koniec, nie? Przede wszystkim, czekajcie, ta aplikacja była? Można sobie faktycznie pobrać tą aplikację, zobaczyć, czy to działa, bo zaraz będziemy mogli sobie chyba w telefonie. Teraz możecie sobie zeskanować, jak macie telefony. Macie telefony? Ja mam, zeskanuję sobie. I co, że niby mi się pobierze, tak? Jakaś apka. Uwaga.
No i co? Co jest, kuźwa? Coś nie chce się zeskanować. O, jest, dobra. No już, jeszcze raz muszę. Powiadaj się! Dobra. Nie chce się zeskanować, ale powiedzmy, że się zeskanuje tam kiedyś. No i jakie są wasze wrażenia? Nie jesteśmy tu, żeby czytać o waszych wrażeniach, jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać o moich wrażeniach, więc porozmawiajmy o moich wrażeniach. I moje wrażenia są takie, po pierwsze, cześć, ciszę trochę, po pierwsze zauważyłem, że chyba jest tutaj dużo wzmianek o samochodzie, o tym BMW słynnym. I czy to nie jest czasem BMW z naszego wrocławskiego laicyzmu? Poczekaj, bo tak mi się coś kurde kojarzy ten tuning. Bardzo dużo tutaj się pojawiał ten samochód z tymi naklejkami laicyzmowymi i tak dalej. Tylko nie wiem, gdzie tak był pokazany ten przód, taki cały napis laicyzm. To zwróciło moją na... Czekaj, ten tył. To zwróciło moją największą uwagę, ale nie wiem, czy to na pewno jest to. Czekaj. KS? Kurwa, nie wiem, czy to jest ten przód. Taki z tego, no to mówię, musicie wiedzieć w komentarzach, okej? Okay? Bo wy się znacie lepiej na tych rzeczach. No ale nic, chodźmy sobie od samego początku. Tak naprawdę samego gameplayu tu było niewiele. Było troszeczkę tej jazdy. Już czuję się źle, jak na to patrzę. Powrócimy sobie do Paybacka i zobaczymy, co było źle w Paybacku, jeśli chodzi o sposób prowadzenia samochodów. Zobaczymy, bo tutaj gameplayu jako takiego nie mieliśmy. Mieliśmy takie urywki, że z nich ciężko wywnioskować, jak te samochody będą się prowadzić. Ja na to specjalnie zwracam uwagę, bo ostatnie dwa Need for Speedy prowadziły się no słabo i na dłuższą metę nie grało się jakoś tam bardzo przyjemnie, moim zdaniem. Tutaj mamy Acura, Nissana 34, R34, jakieś BMW, chyba M5. Albo M3, M5, tam jakaś Porszawa. Ogólnie pewnie cały zestaw tych naszych ulubionych samochodów, nie? Tutaj mamy muscle cara jakiegoś. Tutaj znowu Polestar. Nie może to być Volvo, to jest Polestar. Tutaj Mercedes. No będzie po prostu sporo tych samochodów, które my lubimy, prawda? Jest Viper, jest P1, jest GTR, tam był chyba, albo E46, tutaj Camaro SS. Także będzie mix muscle carów, jest starsza korwetka C6, Audi R8, to najnowsze. No właśnie, co to kurde jest? To jest piątka chyba BMW, nie? Gdzie? Lexus to jest. Gdzie to? Co to nie jest Lexus? Ej, to było spoko, wygląda jak BMW. Od tyłu jak Lexus, a od przodu jak Alfa. Dobra, to jest Alfa. Jest Honda, ale jest nawet jakiś pick-up. Czy on był w poprzedniej części? Vipery. Korwety, Golfy. Nie będziemy się tak skupiać, bo... Wiecie, no na konkretnych modelach samochodów na pewno będą jakieś tam samochody, które każdy gdzieś tam polubił, tak? Gdzieś tam lubi. Na pewno nie będzie tych samochodów więcej niż w Fordzie czy w jakimś Gran Turismo, tak? Co zwraca naszą największą uwagę, to jak samochody się prowadzą. To jest najważniejsze na dłuższą metę. Na początku przejdziemy sobie, wiecie, tą fabułę, zagramy sobie tam gdzieś coś, wszystko poodblokowujemy i tyle. Ale to, co nas zatrzyma przy tej grze, to fan z jazdy. I czy ten fan z jazdy faktycznie będzie w niej? Patrzcie, nawet stara Honda się podziała tutaj. Bardzo fajnie. Mitsubishi. Kurwetta znowu. Także tutaj mieliśmy takie info, że będziemy ścigać się w dzień i w noc, ale to jest ciekawe, bo będziemy chyba mogli sobie zmieniać dzień w noc. Nie będzie to takie, że się samo będzie, że będziemy mogli się ścigać i w dzień, no to oczywiste, nie? Ale nie będzie to na zasadzie, że czekamy sobie na noc. Tylko jest dzień i klikamy na klawisz N i robi się noc. Po prostu będziemy mogli sobie to chyba zmieniać, tak to zrozumiałem z tego zwiastunu. O, czekaj, patrz. Speed Hunters.
A czemu to nie ma napisu racism? To jest kuj... Tak. Jest jakiś tu jaguar. No właśnie, switch into night. Czyli na moje to jest bardziej, że my możemy sobie tą porę dnia zmienić, tak? I wtedy co? Policja jest bardziej agresywna. Są wyścigi uliczne. Tam jakiś Koenigsegg był, Camaro. Ten. Tak, gliny są bardziej wkurzające. No i jak zwykle, to wiemy, że w Need for Speedach im bardziej mamy przesradę, zresztą to jak w każdej chyba grze, gdzie jest policja, to tym gorsze jednostki nas gonią, nie? Tak, nic nadzwyczajnego. Tak. Czyli nasz samochód może zostać zniszczony od uderzeń, po prostu, nic nadzwyczajnego. Zwróćcie tylko teraz uwagę na jedną rzecz, zobaczcie na hood. Widzicie w tym samochodzie? Po prawej stronie mamy po prostu licznik, mamy ilość zdrowia naszego auta, ale mamy 3 butle nitro. I teraz pytanie, czy to nitro będzie, że my klikamy sobie i to jakby się zużywa naraz? Nie, tak jak w samochodach w drag w The Crew 2, czy to będzie, że będziemy mogli sobie używać tego nitra, ile nam się podoba i na przykład będziemy mogli użyć sobie 1/4, potem kolejne 3/4 nitra i tak sobie używać, dozować, tak? Czy musimy od razu całą butlę wrąbać? Ciekawe to będzie. Czyli tak, no mamy oczywiście garaż, gdzie możemy tuningować, tu nic nadzwyczajnego. Tak. Zamieniliśmy Street Cars from Payback. Czyli teraz co mamy? Co to jest? Turbo jakieś tam elitarne. A, czyli im wyższy mamy poziom, tym lepsze mamy części. Tylko że te części zdobywamy w nocy, wygląda na to. A w dzień zdobywamy kasę, żeby wizualnie chyba samochód ulepszyć. Czemu to jest tak dziwnie podzielone? Tak. To wiemy, że Need for Speed, ten poprzedni i jeszcze wcześniejszy słynęły z tego, że faktycznie te samochody mogliśmy sobie naprawdę fantastycznie zrobić. Przydałaby się jakaś taka możliwość rzeźbienia tych aut jak w karbonie, prawda? No ale ze względu może na rozbudowane jakieś elementy online jakoś to mogłoby nie grać tutaj w tej grze. W każdym razie na pewno możemy liczyć tu na świetny tuning samochodów, dostosowanie, malowania i tak dalej, bo za to akurat odpowiada artysta, częściowo odpowiada oczywiście artysta Kajza, którego znajdziecie na Instagramie, zajebiste prace robi w 3D. Ostatnie 2 lata spędził, z tego co pisał właśnie na swoich profilach, spędził przy właśnie tym Need for Speedzie i projektował bodykity, różne chyba spoilery i tego typu rzeczy tutaj do tych samochodów, także ja jestem ciekawy i myślę, że pod tym względem ten Need for Speed będzie wyglądał dobrze, tak? Jeśli chodzi o opcje dostosowania, tuningu samochodów, to tutaj nie mamy się o co martwić. Tak, i tutaj mamy stance, jak to jest podzielone teraz, nie? Tematycznie stance. Pewnie te wszystkie modyfikacje wyglądu nie będą wpływały zbytnio na to, jak samochód będzie się prowadził. No to jest Need for Speed, gra arcade'owa, tylko chcielibyśmy, żeby te samochody prowadziły się faktycznie przyjemnie, nie?
No i to jest bardzo ciekawa sprawa tutaj, że tym razem możemy też dostosować dźwięk naszego samochodu, czyli możemy jakoś tam wpływać na to, jakie ma być brzmienie naszego auta. Niektórzy lubią bardziej pierdzące, inni lubią bardziej jak coś tam innego się robi z tym dźwiękiem, więc może to być ciekawe pod tym względem. Chociaż, no, po poprzednim NFS-ie akurat te dźwięki nie były jakieś tam super soczyste, porównując do innych gier wyścigowych. Zobaczymy, jak to będzie tutaj. I teraz ciekawa sprawa, bo to jest taki typowy gameplay, znaczy zwiastun pokazuje nam, co będziemy w tej grze robić, nie? Poprzedni zwiastun pokazał nam taką bardziej fabułę, od strony fabularnej, co się w tej grze będzie działo, nie? Więc tutaj totalnie nie ma żadnej zmianki o fabule, ale fabuła będzie. Będziemy mogli sobie teraz dostosowywać także i postać. Możemy zrobić na przykład różowe skarpetki i białe buty. Doskonała kombinacja. No i tutaj jakieś dzienne wyścigi, dzienne zawody będą chyba też. Tylko czy macie takie odczucie z tego, takie prostreetowe odczucie? Ja myślę, że to jest taki uśmiech w kierunku osób, które prostreeta bardzo lubiły, a jest spore grono takich osób. I że no gdzieś tutaj się odnajdą w tych dziennych wyścigach. Tylko że żeby odblokować wszystko do auta, no to też będzie się trzeba ścigać w nocy. To nie jest tak, że chyba z tego tak wnioskuję, że tylko w dzień będziemy mogli się ścigać. Nie? Musimy w nocy też tam coś popsocić, no, krótko mówiąc. No właśnie, aplikacja. Need for Speed Heat Studio. Ja sobie to pobiorę. Wy sobie też to pobierzcie w tym momencie. Nie, no nie musicie, ale zrobię z tego może jakiś odcinek. NFS. Ciekawe swoją drogą, ile to ma już pobrań. Tak, pojawiło się już. Ponad 1000 w tym momencie ma pobrań. Ponad 1000. 235 MB zajmuje aplikacja. Będziemy mogli sobie tutaj tuningować. Zaraz sobie to zobaczymy zresztą. Okej. Czyli tak, tunigujemy samochód w telefonie. Ja chyba zrobię oddzielny odcinek z tym, bo tutaj będę musiał telefon podłączyć i tak dalej. Ale tunigujemy samochód w telefonie i ten tuning pojawia nam się później w grze. Ciekawe, nie? Jakby jesteście w szkole, tuningujecie sobie furę. Zaraz będzie, przecież ta gra wyjdzie na jesień, jakoś tak w październik, coś takiego. Jesteście w szkole, przychodzicie do szkoły, żeby nie marnować czasu na tuning, wyścigi. Tak, no i widzicie, tak jak mówiłem, tutaj jeśli chodzi o tuning wizualny, to nie ma się o co martwić, nie? No i zobaczcie, mamy bardzo, bardzo, bardzo mało tych momentów, kiedy jeździmy faktycznie samochodem, nie? Nie ma pokazanego w ogóle skręcania jakby, tylko samochody jadą sobie gdzieś tam do przodu, tak? Ciężko wywnioskować z tego, jak te samochody będą się prowadzić. Czyli będziemy mogli chyba jakieś załogi zakładać, w sensie drużyny, tak? I razem gdzieś tam rywalizować z innymi drużynami. Ciekawe. I zobaczcie teraz tutaj jedną rzecz. Tutaj oczywiście to jest słabe jakości, jak zatrzymałem klatkę, ale grafika znacząco nie różni się od Need for Speed'a z 2015 roku. Też mamy słabą tą grafikę, krótko mówiąc. Tekstury drogi są, już nawet tutaj na zwiastunie widać, no słabe, tak? No jakby nie ma tu nic nadzwyczajnego.
Nie uświadczymy tutaj grafiki z Forzy czy coś takiego. No, graficznie ten Need for Speed wygląda tak jak Payback, tak jak Need for Speed z 2015 roku, no. Tak? Damn. I tak to wygląda. Need for Speed hit. Zobaczyliśmy sobie kolejny zwiastun, tym razem z gameplayem. No jest kilka nowości, nie ma ich aż tak dużo. Ja czekam na jakiś gameplay, gdzie faktycznie ktoś weźmie padziocha do ręki i będzie grał na nim, nie? I będzie, wiecie, skręcał, wchodził w drifty. I tutaj nic takiego nie było pokazane. Ja myślę, że twórcy są trochę świadomi tego, że może być ciężko pod tym względem. Ciężko jest też dogodzić fanom Need for Speeda, no bo każdy by chciał mieć tego Need for Speeda z 2015 roku Most Wanted, prawda? No i ciężko sprostać jest ludziom, a ludzie też czasami nie wiedzą, czego chcą, jest taka prawda. I jeden ci powie, że o, ja chcę pomarańcze, ale tak naprawdę chciałem mandarynki, no i jeszcze lepiej byś mu zrobił, jakbyś dał mu banana, tak? Bo okazałoby się dla niego, że o, jednak w sumie banan byłby lepszy. No i tak jest w Need for Speedzie, tak? Oni jakby zrobili sposób prowadzenia samochodów taki bardziej przewidywalny, bo czasami jak jeździłeś w Paybacku, nacisnąłeś hamulec ręczny, skręcałeś, wiesz, w lewo, nacisnąłeś ręczny, samochód skręcał w prawo jakoś bokiem, w ogóle cały tak, wiesz, odrzucało go. No ja nie wiem, jak to określić, po prostu ciężko te zachowania tych pojazdów było przewidzieć w grze. Samo to takie, wiesz, zachwycanie się wyglądem auta, samo to takie bawienie się tuningiem, to wszystko było bardzo fajne, ale to jest tak naprawdę gra wyścigowa. Mimo wszystko, arcade'owa, bo arcade'owa, tak? Ale wyścigowa, no mamy się w niej ścigać. Oczywiście mamy podziwiać fury, mamy się jarać tym, tą całą kulturą tuningu, tą całą sztuką tuningową, jasne. Tylko no, też chcemy się tutaj trochę pobawić tym wszystkim, tak myślę. No jakie jest wasze zdanie na temat tego Need for Speed? No, jeśli chodzi o sam gameplay, no tutaj naprawdę ciężko wywnioskować. To uderzenie tu teraz, zobaczcie, od policjanta. No jest to samo, co było w poprzednim Need for Speedzie, tak? Tak samo to wygląda, też gdzieś tam brygają światła, też pojazd się po prostu przesunął na bok. Samej tej takiej jazdy niedużo tutaj jest i ciężko jest ogarnąć, czy te samochody będą się prowadzić tak samo jak wcześniej, czy inaczej. No, nie ma jak tego stwierdzić po tym gameplayu niby, nie? Więc to jest taki zwiastun gameplayowy, gdzie mieliśmy trochę objaśnione, jak to wszystko będzie wyglądać, co będziemy mogli w tej grze robić. Tu mieliśmy jakiś taki ślizg. Staram się jakby wywnioskować troszeczkę z tych urywek, jak to będzie się prowadzić, ale ciężko tutaj jest, nie? Zdecydowanie za mało jest tego gameplayu takiego surowego, tak? Żeby stwierdzić, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Na pierwszy rzut oka no, jest tak samo, jak było poprzednio. Ale jak będzie, to się okaże. Będziemy testować na pewno, zobaczymy. Nie? Ode mnie na razie to tyle. Przetestujemy sobie te aplikacje jeszcze. No, trzymajcie się. Na razie. Hejka.